Witam Was, kochani. Dzisiaj mam dla Was filmik ze zdobieniem paznokciowym, taką ciekawostką, którą dzisiaj przypadkiem znalazłam gdzieś w otchłani internetu i bardzo mi się spodobała. Powiedzmy, że kolokwialnie będziemy ją nazywać takim zdobieniem warkoczykowym, ponieważ troszeczkę przypomina zaplatanie warkocza. Składa się z trzech kolorów, koloru bazowego i dwóch innych kolorów kontrastujących. Lakiery, które ja dzisiaj wybrałam do zrobienia tego zdobienia, to lakier bazowy, który już mam od kilku dni, dlatego też nie wygląda może jakoś szczególnie najlepiej, o ile można tak powiedzieć, nie wiem, czy to jest gramatycznie po polsku, ale jednak wszystko trzyma się w miarę, więc pomyślałam, że mogę zrobić na nim taką małą wariację i to jest oczywiście lakier od Karoliny Max Factor w kolorze Intense Plum. Mam nadzieję, że to jakoś tam będzie widać w miarę dobrze. Drugim lakierem, którym użyłam, srebrnym, jest lakier China Glaze z jednej z limitowanych kolekcji i on się nazywa Cheers to You. I trzecim lakierem, którego użyłam, jest to lakier z Flormaru z tej serii neonowej i to jest numerek N009. Oczywiście oprócz tego użyłam też mojego top coatu, ale tutaj to akurat nie ma za bardzo o czym mówić. Tak więc to jest mój pierwszy raz z tym zdobieniem. Jak na pierwszy raz oceniam siebie, może nie rewelacyjnie, ale nie jest źle. Na pewno będę trenować, może z czasem będzie wychodziło mi lepiej. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, jak takie zdobienie wykonać, to zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Jak widzicie, będziemy dążyć do takiego efektu, jak mam tutaj na środkowym palcu. Akurat na tej rączce, przepraszam, ręce, stwierdziłam, że na tym go zrobię, natomiast na tej ręce będziemy robić tradycyjnie na serdecznym. No i bierzemy sobie pierwszy lakier, ten srebrny u mnie to będzie, z China Glaze, i po prostu robimy paseczek, zaraz Wam pokażę. Bo ta metoda jest naprawdę bardzo, bardzo prosta, wygląda bardzo, bardzo efektownie. I żeby było w miarę symetrycznie, to tak jak widzicie, tutaj zaczynałam od srebrnego z mojej prawej strony. Nie wiem, jak to będzie u Was, więc tutaj zacznę od srebrnego z lewej. I rysujemy, malujemy po prostu paseczek. Mniej więcej tak. Najważniejsze jest to, abyśmy mieli tą linię tutaj mniej więcej równą, dlatego że ona nam zostaje. Reszta będzie troszeczkę zakryta, więc tutaj nie będzie takiego problemu. No i oczywiście musimy odczekać pomiędzy kolejnymi warstwami, żeby nam troszeczkę przeschły, żeby nam się te lakiery ze sobą nie stopiły. Dlatego dosyć istotne jest, żebyście mieli te lakiery dobrze kryjące i przede wszystkim takie, które w miarę szybko Wam wyschną, żebyście nie musieli bardzo, bardzo długo czekać na nakładanie kolejnej warstwy. Biorę sobie już drugi lakier, bo powinno już być ok, tylko że ten lakier China Glaze naprawdę bardzo szybko wysycha. I już sobie biorę fioletowy lakier. Akurat ja wybrałam sobie takie zestawienie kolorystyczne, ale Wy sobie możecie wybrać jakiekolwiek inne. Nie ma tutaj, nie ma granic, tak? Tylko Wasza kreatywność jest Waszą granicą tak naprawdę. I teraz robimy sobie na skos. Zaczynamy zaplatać ten paznokciowy warkocz. Oczywiście dużo gorzej mi się maluje, jak staram się, żebyście wszystko widzieli i dlatego też coś czuję, że wbrew pozorom tą rękę mogę mieć jeszcze gorzej pomalowaną. Tak więc jak widzicie, mamy takiego X-a teraz. Wygląda niepozornie, ale zacznie nam się zaraz wyłaniać cały ten wzorek. Ach, no i w ogóle moje paznokcie nie są świeżo po pomalowaniu, tak więc mają już jakieś tam drobne otarcia, jeżeli chodzi o końcówki, ale właśnie dzisiaj znalazłam ten wzorek i po prostu poczułam silną potrzebę pokazania Wam go, bo myślę, że jest fenomenalny, jest prosty, a bardzo efektowny i myślę, że wiele pytań na jego temat można dostać. Nie wiem, czy to ten dobór kolorystyczny, na który ja się zdecydowałam, jest najszczęśliwszy. Lepiej wyglądałby tutaj chyba różowy, ale niestety nie miałam takiego różowego koloru, który byłby dobrze napigmentowany i dobrze kryjący, dlatego też wybrałam ten fioletowy, bo wiedziałam, że na niego mogę liczyć po prostu. No i teraz myk jest taki, że bierzemy sobie ten lakier, który jest naszym lakierem bazowym, czyli w moim przypadku ten Max Factor. I kolejny paseczek robimy właśnie tym lakierem i to nam tworzy całą iluzję właśnie tego warkocza. Robimy sobie w pewien sposób odstęp.
od tej linii, którą robiliśmy najpierw, bo oczywiście robimy to na przemian, tak? Teraz robię to z tej strony, z której nakładam lakier srebrny i do pewnego stopnia go zamalowuję, tak żeby została nam tylko, żeby został nam tylko taki paseczek. O. Tak jak widzicie, oczywiście te skórki przy okazji są umazane, ale zaczyna nam się już pojawiać pomału ten cały pomysł. Tak więc znowu musimy niestety czekać, aż to troszeczkę podeschnie. Dobrze, przeschło nam trochę, to wracamy znów do srebrnego lakieru. No i tak naprawdę teraz to wszystko będzie nam się powtarzać. Nie ma tu już żadnej więcej filozofii, oprócz tego, że tworzymy właśnie takiego zaplatańca. I teraz jak namaluję tą srebrną linię, to mam nadzieję, że już będziecie w stanie stwierdzić, na czym polega cały ten trik, bo to jest wbrew pozorom bardzo, bardzo proste. Ja jak pierwszy raz zobaczyłam to zdobienie, to byłam w szoku, byłam bardzo ciekawa, jak dokładnie się to robi, dlatego też szybciutko chciałam to odkryć. No tutaj muszę go sobie poprawić, bo niestety, ale troszkę źle obrałam skos i nie jest tak, jak być powinno. Przynajmniej nie do końca. No więc nie będę Was zanudzać i troszeczkę może przyspieszę cały ten proces, nie będę gadać, tylko zobaczycie w przyspieszonym tempie po kolei następne kroki. To tak się przedstawia efekt końcowy. Ja już sobie te paznokcie, znaczy ten wzorek w zasadzie, pokryłam dodatkowo top coatem, tym, którego zawsze używam, bo jest jedyny na razie, który mam na chwilę obecną, ale jakoś nie polecam go szczególnie, bo strasznie ściąga mi lakier przy skórkach. Nie wiem, czy to będzie aż akurat teraz tak widać, że niektóre paznokcie po prostu tutaj przy skórkach mam taki troszeczkę jaśniejszy odstęp, ten lakier jest ściągnięty. Ale nie jest to istotne. Najważniejszy jest efekt końcowy, on prezentuje się tak. Tak jak mówię, ja nie jestem jakąś tam straszną profesjonalistką, to jest tylko pomysł, który ja dzisiaj zobaczyłam, którym, mówiąc kolokwialnie, się po prostu podjarałam. Bardzo chciałam od razu na sobie wypróbować i też podzielić się z Wami, bo powiem szczerze, ja coś takiego widziałam pierwszy raz w życiu i bardzo mnie zainteresowało i myślę, że jest dosyć ciekawe. Myślę, że też tutaj trening czyni mistrza i z czasem będzie to wychodzić coraz lepiej, ale jak na pierwszy raz to też nie jest tak źle. Nie będę wobec siebie tak jakoś bardzo tutaj surowa. O, to jest dobre słowo. Tak więc tak się prezentują te pazurki, te dwa. No i cóż, dajcie znać, jak się Wam tym razem podobał paznokciowy tutorial. Albo paznokciowa ciekawostka, może prędzej. Postaram się coraz częściej takie robić, bo widzę, że jest zainteresowanie na ten temat. Też bardzo dużo osób prosiło mnie, abym do tego wróciła, tak więc kiedy tylko będę miała wenę, bo tutaj wena jest głównym wyznacznikiem, to na pewno będę starała się coś dla Was takiego prostego i szybkiego zmalować. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo już za oglądanie i zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!